No dobrze, witam was serdecznie w kolejnym odcinku i tym razem, teraz tak, małe wyjaśnienie, bo tu doszło do pomyłki, to możemy sobie tę przeklętą skrzynię wypędzić, otworzyć, natomiast to tutaj, czyli te trzy figurki strażnika, z czego mamy jedną, na razie tego nie zrobimy, ponieważ nam tutaj pnącze blokują przejście, tak samo do ołtarza płaszczyzny, więc na razie się tu nie dostaniemy, tędy też nie, ale... Co ciekawe, to możemy zrobić, przeklęta skrzynia, 3x3, ale nas jeszcze tutaj nie było. A jest to mgła, więc nie chciałabym sobie tego robić jakoś tak pomiędzy nagraniami. Bo tu może być ciekawie, zobaczymy co nas tutaj czeka. No nie, ale widzę tutaj też pnącza. Czy oni nam blokują drogę wszędzie? Kurczę. Pójdźmy tutaj na dół. Zobaczmy, co tu jest. Jakieś drobne fanty. Ktoś nam złożeczy, ale z góry. I teraz tak, to blokuje. Ale lewa strona, o właśnie. To powinno mgłę usunąć. Aha, no jest. Oj. Dobra, będzie nam teraz red potrzebny. Nie widzę go, kiedy ona atakuje. To me. Okej. Może być. I teraz tak. Dalej mamy to przejście zamknięte. Dalej się nie dostaniemy. Kurczę. No i cały czas ten skarb mnie tutaj tak męczy. Nie wiem jak tu dojść, nie wiem jak go zdobyć. Ale tu mamy kolejny bluszcz, kolejne niedostępne miejsce. Więc wychodzi na to, że będziemy musieli kontynuować swoją przygodę, żeby tutaj pewne możliwości sobie odblokować. Tędy też nie przyjdziemy, w tamtą stronę. Tu jest skrzynia. No ale do tej skrzyni się na ten moment... O, chociaż może poczekajcie? Może do skrzyni akurat się... Nie. Nie. Nie dostaniemy się do tej skrzyni. No jest na wyciągnięcie ręki. Ale to nadal zbyt daleko. O, esencję tutaj zostawiłam. Więc plan mamy taki... Teraz przejdziemy się tu, okej, i później będziemy musieli przenieść się. Tu możemy też się nie dostać, bo prawdopodobnie bluszcz blokuje przejście, więc, no, wyruszymy nad zepsuty most i będziemy decydować, w którą stronę idziemy tak naprawdę. Bagienna wiedźma, główne zadanie, wybierz swoją ścieżkę, Fort Jericho. Albo żyzne pola. I chyba pójdziemy na żyzne pola. Zobaczymy. Chociaż wydaje mi się, że i jedno i drugie będziemy musieli zrobić, ale żyzne pola wyglądają ciekawiej. Choć to może być tak naprawdę okrężna droga do New Eden. Ale... Mamy tutaj coś do odebrania. Fioletowa chata. Poczekajcie. Teraz tak. Bo to nie jest taka
O, o. Prosta ścieżka, no. Chciałam powiedzieć. Właśnie. Znaleźliśmy rozwiązanie. I trochę to będzie z lewej strony. O. Proszę bardzo. Może my się powoli zamieniamy w wiedźmę i w wiedźminę. You are gone, Kamanji. Dzwonki wieczne. Coś nowego i to już ma czwarty poziom, proszę. Tyle tylko, że daje nam zwinności więcej, daje nam gniewu więcej. Natomiast żywotność, uporczywość, zdrowie, duchowość i obrażenia duchowe. No, niższa statystyka. Ale ile gniewu i zwinności. Obrażenia zadawane przez Reda i Ante są zwiększone o 30, ale przyrost punktów zdrowia jest zmniejszony o 50. Pobawmy się tym na razie, zobaczymy jak to będzie. I teraz tak. Interesuje nas ognisko. I tutaj wypędziłam, to znaczy to gniazdo. Okazało się, że był tam tylko elitarny przeciwnik, no i otrzymaliśmy do ekwipunku elitarny klejnot. Także mamy na ten moment 4. No powiem wam, że o wiele prościej było z tym jednym przeciwnikiem niż z tą trójką słabszych przeciwników. Różnica była znacząca. Okej, okay, teraz tak. Kontynuujemy naszą przygodę. Jestem ciekawa, co będzie dalej, bo będziemy wkraczać sobie na tereny, na których nas jeszcze nie było. No to musi zaczekać, na to wychodzi. Może. Jest jakiś sposób, chociaż nie wydaje mi się. To też musi zaczekać. To jest ta wiedźma wyspa. I teraz tak. No chyba, że z Nepola. Chociaż może. Trzeba... Ale to jest wybierz swoją ścieżkę, więc nie jestem pewna. Czy możemy wybrać tylko jedną ścieżkę? Czy jednak... Będziemy mogli zobaczyć je obie. Ale nam jest koper potrzebny, więc wiemy, gdzie mamy iść. Będzie trzeba dojść tutaj. Ale jeszcze te punkty po drodze. Coś tu jeszcze zostało dla nas. No dobra, sprawdźmy jeszcze sobie tylko tę stronę tak delikatnie. I'd like to see the Highlands again one day. These mountains aren't they bad, but I'm no Ben Nevis. Yours is a hill compared to Pico Torquino. My mountain is bigger than yours. But my island is okay. Bigger than yours. Call it a draw, shall we? Okej. Okay. Mam pewnie troszeczkę inne skojarzenia. Nie wiem, że mamy tędy nie iść, ale no już kurde i wisi i woła, no.
Same ciekawe rzeczy, no kurczę. No, tu jest... Chociaż to tak naprawdę, to jest daleka droga. Ale... Mamy zebrać ziele, więc idziemy tą stroną. Koper musi być, prawda? Nightmare can take so many forms. The snow, broken bridges, all of it. I know. You always wonder, was this caused by nature or by the ghost? Ach, tu jesteś. Nie wiem, gdzie poszła antena. Nie zwróciłam uwagi. No, ale chyba... Tu mamy ścieżkę zamkniętą, więc i tak będziemy prawą. Czy ja mogę trafić? We won't be going this way. This country needs better bridges, or it'll come to nothing. No tak, bo to na pewno ich wina, że te mosty tak się pozawalały. Co tu dobrego mamy? Chyba nie dostał, co? Tak, za to my oberwiemy. Careful. They mean business now. Okej, ładnie, dwóch się rozpadło. Nie jestem przyzwyczajona trochę do tego, że ta główna ścieżka jest prostsza. These will be the Harrows. An imaginative name. There's a ring to it. Tyle tylko, że pewnie z tych żyznych kul już nic nie pozostało i raczej są... Nie wiem, co tam na polach może się stać. Jakaś zaraza, mielizna, pleśń, prawda? O, jak miło. Najpierw ty. No zobaczcie, oni padają na strzała. No wiemy co to. Jak oni lubią nas męczyć. The right words of power may force the nearby specters to show themselves. No niech będzie. Korito skal. No zobaczmy im będzie przede wszystkim. Okej. O! Watch out! Spectre possession! Coś mi tu wybucha cały czas. Nie podoba mi się to. O! Trochę ich tu jest teraz. Co to za pole jest? Tego tutaj by było trzeba sprzątnąć, bo nam będzie psu.
Tak. Dobra, ten wypad zrobię. Kto to zarzuca? Skąd to się bierze? No właśnie to było w rozmowie jakoś wytłumaczone. Ach, panie. Down, boy. Don't let that specter get to the corpse. No lepsze jest, że to ich również atakuje. Blasted pest. Znaczy oni się detonują. Wygląda na to, że... Kurczę, no nie weszło. Oj, dobra, mamy to gniazdo. Mogliby nam dać umiejętność. Właśnie, bo ja tu coś widziałam. Gdzieś tu do nas ładnie szeptał. Jest. Umiejętność podnoszenia tych ziemi, tych przedmiotów z ziemi, tych dusz, albo czegokolwiek, bez klikania. Teraz tak, tędy nie zejdziemy, coś tam się iskrzy. Wejdziemy na górę. Zobaczymy, jak te żyzne pola będą wyglądać. Ja bym powiedziała w ogóle, że ta gra, odnoszę takie wrażenie, że to jest zlepek innych gier, co akurat nie jest wadą. Bo, nie wiem, przypominała mi już Gothica, God of War'a, Senua'ę. Blacktail. Czasami przypomina mi... Mamy rozpoczęte zadanie Łowcy Wiedźm. Czasami przypomina mi też... jakiegoś Soulsa. No... To jakby ktoś... grał. An underground landing. Interesting. I wybrał do tej gry to, co akurat jemu się najbardziej podoba. No to tak mamy trafić, kiedy to się przemieszcza. Fajne. To też takie troszeczkę... z God of War'a. Kurczę. Bardzo przyjemna jest ta gra. No i Gothic... Gothic nie wiem, co tu czuję. To drobienko trochę, czy... Znów jaskinia, akurat to mi się mniej podoba. Wolałabym być na zewnątrz. Ale rozumiem, że to będzie tylko ścieżka przez
Hmm. I wonder what was landed here all that time ago. Something illicit, no doubt. Szybciej zostałabym południcą niż krasnoludem, na to wychodzi. No. Mhm. Czyli tak, tu w dół to wygląda imponująco, ale tutaj się chyba nie dostaniemy. Chociaż. Wezmiemy windę. Mhm. Never learn, do they? Nie powiem, trochę tu nieciekawe. Bo jest ich sporo. No, ale to by wyjaśniło wszystko. Na całe szczęście. No i co? Zamknięte. No i możemy dostać się na górę. Kurczę, ale to nie, sprawdźmy. Bo to będzie linka, nieprawdaż? Tak jest. Także sprawdzimy sobie najpierw dół, żeby go nie zostawiać. Coś tu jest. Aha. I know. Tu możemy też wejść. Jest ich skrzynia. Uzdrawiający strzał. Cóż to jest ciekawego? Kolejny wywar. Trafienie karabinem w słaby punkt przywraca 7 punktów zdrowia. Więc możemy albo wywar nosić, siła antei. Obrażenia otrzymywane przez Ereda są zmniejszone o 5. Albo trafienie karabinem w słaby punkt przywraca 7 punktów zdrowia. No to jest ewidentnie. Kto tam woli? Czy walkę wręcz, czy może... broń palną. To w zależności od tego, jaki styl rozgrywki preferuje, no to sobie ustawia według swoich upodobań. Tu jest przejście. Tego się bałam, że ta jaskinia. I believe it was a new French trading company before you and I were born. The cave has been abandoned for a while then. It was probably a French smuggler's den. Dobra, to chyba po to jest to wejście na górę. Nie po jakiegoś drobnego fanta, ale my mamy pozbyć się tego. Cisza i spokój. No dobra. I tak jak mówię, bałam się, że ta jaskinia będzie rozleglejsza niż bym chciała. A tak trzeba zajrzeć. Wszędzie. O, tu jest jednak skrzynia tylko. Dzięki Bogu. To sobie zaraz uciekniemy na górę windą. I może w końcu trafimy na otwarty teren. No dobra. To by było chyba na tyle. Sprawdźmy sobie jeszcze na mapę. Jeszcze nam się ta mgła nie odsunęła, ale tu pewnie musimy wydostać się z jaskini. Zbadaj jaskinię. Okej. No i teraz tak. No pytanie, czy ją dobrze zbadaliśmy. Wydaje mi się, że weszliśmy wszędzie, gdzie mogliśmy, ale pewności nie ma. Jeszcze na górę. Ale to by było chyba to. Chyba nic tu więcej nie ma. Na drugą stronę nie przepłyniemy. Tak chyba wyglądałby Baldur właśnie. Z trzeciej osoby. Ciekawe, czy to jest prawidłowa praca nóg. Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że chyba powinien trzymać bardziej kostkami tę linkę. Ale specjalistą nie jestem, więc... Hmm.
mundrkować nie będę. To są tu góry. Myślicie, że ma włosy w uszach? Nie wygląda. Jeszcze chyba nie ten wiek, co? Jakiś nowy grzeb. Wilgotnik. Ceridian's Island is a pleasant place, but you'd never know it from here. Better to keep it that way, eh? Everyone's sake. Srebro, no proszę. Dobra, trochę zieleni się przyda w naszym życiu. No tu będzie, coś będzie. Żyzne pola odkryto, możemy sobie zerknąć teraz na mapę. Jak to wygląda, proszę. I teraz pytanie, czy to znikło? Tak jest. Znikło. Ale nic nie stoi nam na przeszkodzie, chyba, żeby zejść w drugą stronę. Niemniej jednak. Tu coś jest. No i oczywiście możemy prosto do punktu iść. Tu odkryjemy ognisko, mała jaskinia. Ja chcę wiosnę. Poważnie. Mogłaby już nadejść w lutym. Już mnie męczy to zimno. Bez śniegu. Albo żeby było minus 5 i śnieg cały czas. Bo taka przedłużona zimna jesień jakoś nie za bardzo do mnie przemawia, więc... Dobra. Oho. Było wiadomo, nie? Nie lubię tych psów. Kurczę, to miało być na psa akurat. O! Tu jest ten szybki, prawda? Gdzie on jest? Get the hell out of there! Wszystko? O. Mamy ich. To jest powstanie New Eden. O proszę. To może być ciekawe, słuchajcie. Które? 1635-1638. Jak powstała osada New Eden? Kiedy? Przez kogo została założona? Nigdy nie przestaje mnie zadziwiać, jak takie informacje z niedalekiej przeszłości zanikają już we mgle czasu. Być może ma to wiele wspólnego ze stylem życia osadnika, skupionym głównie na codziennych i pobożnych czynnościach. Czy ten rodzący się tu naród jest skazany na zapomnienie swojej przeszłości? Czy jest to jakiś głęboko zakorzeniony wybór wśród moich współkolonistów? By podróżować za ocean, aby zapomnieć o swoim poprzednim i często nieprzyjemnym życiu. Nie jestem w stanie tego jednoznacznie stwierdzić, ale ponieważ uważam, że pamięć o przyszłości jest niezbędna, aby wykuwać lepszą przyszłość, będę nadal zbierać informacje o powstaniu New Eden, nawet jeśli moja ciekawość może nie podobać się niektórym z moich sąsiadów. Teraz wiem na pewno, że ta mała ukryta dolina została po raz pierwszy odkryta przez grupę eksploratorów wysłaną z niedawno założonego miasta Boston.
Na okolicznych wzgórzach znaleźli cenne rudy i metale. Zachwycony nieskazitelnością i pięknem regionu, przywódca ekspedycji nazwał dolinę New Eden i wraz z kilkoma wybranymi ludźmi postanowił założyć tu pierwszą osadę, podczas gdy reszta ekspedycji wróciła do Bostonu, aby przywieźć więcej ludzi i materiałów. Według bostońskich dzienników było to w 1635 roku. Wydaje mi się dziwne, że nazwisko założyciela nie jest znane, ale nie jest to rzadkością. Wśród wielu nowo założonych osad pojawiających się w tym czasie, jak grzyby po deszczu na samym wybrzeżu. Może powinnam przeprowadzić więcej badań na temat tego człowieka, kiedy następnym razem będę miała okazję podróżować do Bostonu. Albo powinnam przysłuchać więcej członków starszyzny. Wiadomo na pewno, że obecność tej grupy w dolinie bardzo irytowała pobliskie plemiona, które wydawały się z tego powodu wściekłe. Dowiedziałam się już, że miejscowe plemiona nazywały tę dolinę lub jej część chorą paszczą. Osadnicy prawdopodobnie odmówili odejścia z tego terenu. Potwierdza to niestety kilka odnotowanych potyczek w 1636. Posiłki wysłano z kilku kolonii w Zatoce Massachusetts, aż rdzenni wojownicy opuścili ten obszar na dobre. Kolonia New Eden została oficjalnie założona tuż po tym, jak krew pierwszych ofiar wsiąkła w ziemię i nie tak już dziwacznej dolinie. No i może to tak naprawdę ziemia skąpana krwią, cała geneza jej powstania, plus to, że już wcześniej coś tu było nie tak z nią, spowodowało pojawienie się koszmaru. Otwarto pierwszą kopalnię miedzi, potem drugą i do kwitnącego miasta dołączyli kolejni biali mężczyźni i kobiety, którzy sprowadzili ze sobą swoje sekrety. O właśnie. W domu starego gubernatora znalazłam kontrakty na budowę pierwszego młyna nad brzegiem morza w 1637 roku, należące do Antona i Esther Procterów, którzy przez pewien czas pełnili rolę przywódców tej społeczności, zanim zniknęli w tajemniczych okolicznościach. Anton i Esther. Esther? Czemu ona nazywa się Esther? Tragiczne wydarzenia wydają się być dość powszechne w tej okolicy. Czemu Esther zaraz? Czy Charlesa żona to też nie jest Esther? Poczekajcie, bo on mówił, że on ją poznał, prawda? Ale jak oni zniknęli, a Esther i... Chyba, że ja coś mylę, ale coś tu jest chyba na rzeczy jednak. Wydaje się, że pierwsza osada szybko upadła. Nie mogłam znaleźć żadnego śladu handlu między New Eden a Bostonem w ciągu kolejnych 2 lat od założenia osady. Pobliskie kolonie nie kupowały już rudy. Podobnie jak w przypadku wielu innych osad, mała wioska szybko zniknęła. Po okolicy zaczęły krążyć pierwsze pogłoski o śmiertelnej epidemii, przymieszane z dziwnymi opowieściami o szybko rozrastającym się bagnie pośrodku doliny. To powinno było wystarczyć, by powstrzymać kolonistów przed osadzeniem się tutaj. Sedno w tym, że rozeszły się również pogłoski o bogatych kopalniach w pobliskich wzgórzach. Deborah Comenius, nauczycielka w New Eden, wrzesień 1687 rok. Ej, to jest kawał czasu, prawda? Kurczę, ta Esther to mi się nie podoba z domu teraz. The nightmare has influence here. We should be careful. No matter the bridge, we can cross it. Kiedy za taką grafikę, to dałabym się pokroić. A dzisiaj się delikatnie kręci nosem, prawda?
Dobra. Tu coś jest? Nic, a nic. To wygląda nieciekawie. There's an angry specter nearby. Summon it before it ambushes us. Wściekłe widmo, trochę za duża ta łapa i już widzę te pięki, więc wydaje mi się, że tu będzie zmora. No właśnie, tu... No fajnie, że ta zmora jest, niech z tobą będzie. Trochę mnie to nie interesuje na ten moment. Między odcinkami może ją sobie tam pokonam, znamy to, więc to nic nowego. Jest tu takie miejsce fajnie. I teraz pytanie, góra czy dół? Góra, bo tu jest zamknięta ścieżka. Znaczy, u naszej koleżanki tu nie ma. The landscape here is more pleasant. There are fields and pastures and better weather. No właśnie, troszeczkę mnie to dziwi. I don't feel it, not really. But I know it's there. If I focus, I can still see the beauty of the world. I'd be tempted to think the warmer air means a warmer welcome. I suspect I'll be wrong. Trust that instinct, young apprentice, for it will serve you well. Okej. Okay. Dobrze, tak weszliśmy sobie na tę górę, bo to liczyłam, że coś znajdziemy tutaj. Niestety okazuje się, że tu nic nie ma. Nawet śpiew ptaków słychać, co ciekawe. No nie, nie ma opcji. Ach, no grzybki. Więc skorzystamy. Ten jest mocniejszy, no proszę. I feel like a bloody target. Nie trafiłam przez niego. Dobra, padł. Znowu? Oj, chyba nie zdążyłam niestety. Jezu, niech on z siebie już lepiej nic nie wypluwa. Incoming. Co, nie trafiłeś? Zupełnie tak samo jak ja. Your funeral. Dobrze. To teraz tak, tu możemy sobie odblokować oczywiście ognisko. A tu będziemy mogli przyjść dalej. Nie, taka zamknięta enklawa. Bogaci muszą mieszkać tu ludzie. Red. Suddenly I can't manifest. That's not good. Something magic hinders me. No właśnie, odnośnie tego, pamiętacie? Mówiłam. Wkraczasz na obszar, w którym działa amulet przeciw duchom. Który uniemożliwia duchom posługiwanie się tymi umiejętnościami. No i to jest to właśnie. Sorry, not this time. Czyli najpierw musimy oczyścić to miejsce z tego amuletu. I'm still hindered. There must be another ward nearby. Ono jest. Better. Thank you.
These wards look fairly new. A witch? Doesn't look like Seeker or Ceridian's work. Let's be careful. Ktoś tu się boi duchów i akurat ma słuszność w tej sprawie, natomiast no, trochę nam to przeszkadza w funkcjonowaniu. Sprawdźmy sobie tylko, czy niczego nie zostawiliśmy. Wygląda na to, że nie. O! Lata jakiś wariant ze strzelbą. Kradnie srebro. Oho. Oto coś nowego. Kędzierzawy mech. This is locked from the inside. Teraz tak, tu możemy wejść na górę. Tyłem nie przejdziemy. Tam jest drabinka z drugiej strony. Okej, dziwne rzeczy tutaj słychać. Nie wiem, spróbujmy wejść na górę, chociaż to chyba za daleko. Tej szopy. Już na pewno za daleko. To by było na tyle. Jak my mamy się tam dostać? Nic poza tym. No nie wiem, no chyba nic na ten moment tutaj nie poradzimy, przynajmniej tak to wygląda. No trudno, skrzynia jest jakby co, wiemy o niej. Ale poszukajmy jakiejś żywej duszy tutaj nieopodal. Znowu amulet. Kurczę, co to za babeczka jest? Z grabiami dodatkowo. Marcin Leth! Jezu, co za wściekła kobieta. I can't help you. Tak wiemy, tylko teraz tak, gdzie ten amulet? Tu mamy przejście, tu mamy wejście. No spróbujmy. I can't worry. Sorry, zapomniałam. Może coś tutaj. Jest? Tak, tu jest. Okej. Okay. Ten amulet musi być z drugiej strony domu. Nie widać go. Od tej.
Ach, tu jesteś. Kubicie na martwa. No dobra. Teraz tak, wyjdziemy tyłem. Pierwsza moja myśl to, że gdzieś tam na dachu może z góry będzie widać ten amulet przeciwko duchom, ale nie. Tu ją zablokuję, prawda? Nie zablokuję. Jeszcze nie? Dziwna sprawa. I tu jest przejście. Red, I can't manifest anymore. Zaraz sobie poradzimy z tym. Chyba. No właśnie, tego nie zniszczymy. No jest. That's locked. There must be a key. I can manifest now. I to jest Biblia, którą znamy dokładnie. A tu? Dziennik rolnika. 20 lutego 1694 roku. Will i ja pokłóciliśmy się. Mróz jeszcze nie ustąpił i będziemy mieli opóźnienie z sadzeniem. Ta zima nie była łatwa i jeśli nie będzie zbiorów, następna zima będzie jeszcze gorsza. 28 lutego. Czas przemija, ale nie mróz. 18 marca. Jeszcze niczego nie posadziliśmy i teraz źle się czuję. Położę się do łóżka i napiszę znowu, kiedy wstanę. Choroba dotarła i tutaj. Co, to by było na tyle. Możemy wyjść, ale ja bym jeszcze to obeszła tutaj. Tyle by było z tego obchodzenia. No to spróbujmy drugą stroną. No i możemy dostać się chyba na górę. Chyba. Dobra. To by było tyle. Tyle? Czy jeszcze kawałek? No niech będzie jeszcze kawałek. Ale tak. Najpierw. No tak wygląda tutaj ładnie. Jakby naprawdę wszystko tutaj było w porządku. Oprócz tego nieba. O! No i wszystko jasne. Teraz się tam dostaniemy. Ale, nasza druga koleżanka jeszcze chyba wyczuła tu w tym jednym miejscu coś. Gdzie to było? Tu już? Tu? Ciekawa sprawa. Byłabym pewna, że coś tu czuła. Tu jeszcze nas nie było, ale to za moment. Nie ma ludzi. Nie wiem, co tu się dzieje. Nic dobrego na pewno. Za darmo czy walka? Cisza i spokój. No dobrze, to teraz wejdziemy sobie na górę i później pójdziemy tą ścieżką. No i przydałby się klucz do zamka. O, proszę. Chwycimy się? Nie. Trzeba to kawałek przesunąć jednak. Chyba starcza.
A tego nie zauważyłam, dopiero z góry. Przejście. O kurczę, to nie wygląda dobrze. Ostatni list rolnika. Fajt nie żyje, a teraz te kreatury wędrują po naszej farmie. Ledwo uciekłem i znalazłem schronienie tutaj, na wzgórzach. Ale nie wiem, jak długo wytrzymam. Nikt po mnie nie przyjdzie. O panie, zmiłuj się. Czyli żona nie żyje. Po tym, jak poczuła się gorzej, jednak nie doszła do siebie. Nie przeskoczę już. Ej, nie chce mi się wierzyć. Czyli tak, mamy tutaj przejście. Nie wiem, czy coś tam mogliśmy jeszcze obadać. Chyba nie. I teraz tam jest ścieżka i tutaj. I nie wiem, kurczę, którędy iść. Ale chyba spotkamy się w tym samym miejscu. Kluczyk. A kluczyk gdzieś tam w zbożu leży. I co? Ciekawa sprawa. Prawda? Nic więcej? Nie było tu tego klucza? I to tak wygląda, jakbyśmy mieli już oddalać się od tego miejsca. No trudno. Jest obozowisko, więc w razie czego będziemy mogli się wrócić. Już wiemy, że tych rolników nic dobrego nie spotkało. Przed nami pola uprawne. Strasznie tu cicho. What in the... There's a ship here. Incredible. Beautiful too. Kurczę, nawet nie zwróciłam uwagi, że to jest maszt. Ale okej. Trafię? Trafię. No i dobrze, moi drodzy. Ale już tak, widać, tu walka, więc może sobie zrobię to pomiędzy nagraniami. Resztę zobaczymy w kolejnym odcinku. No, to jest ciekawe, prawdę mówiąc. Zobaczymy. Co przyniesie nam kolejny odcinek? Gra jest ciekawa, kurczę, wciąga, chce się grać, to dobrze. Takie powinny właśnie być gry. Nie męczę jak na razie. Także ja wam dziękuję serdecznie za kolejny odcinek razem. No i oczywiście zapraszam was na kolejny. Trzymajcie się. Hej, hej.